Maciek, w studiu olimpijskim twój brat powiedział, że od turnieju czterech skoczni praktycznie uczyłeś się skakać na nowo. Jak byś odniósł swoje obecne skoki do tego, co zacząłeś robić na turnieju? Znaczy, szczerze mówiąc, do turnieju minęło dużo czasu i przewinęło się dużo pomysłów na to, jak skakać i to, w jaki sposób staram się skakać teraz, jest zupełnie różne od tego, co robiłem na turnieju. No, niestety wciąż nie udało się znaleźć takiego jednoznacznego i dającego takie super efekty pomysłu i to jest niestety bardzo dziwne w skokach, że nie można bezpośrednio zastosować tego, co robiłem w zeszłym roku, ponieważ są po prostu inne problemy i cały czas próbujemy, szukamy, walczymy i myślę, że jestem na pewno na lepszym etapie jak na turnieju czterech skoczni, bo nie uczę się skakać od nowa, ale pewne elementy znacząco trzeba poprawić i niektóre rzeczywiście gdzieś staram się jakby od nowa budować. Jednak cały czas walczę, że to jest najważniejsze. Dzisiejszy dzień jakbyś ocenił? Trudny dzień. Warunki całkiem niezłe, stabilne, ale trudne do skakania, ponieważ taki lekki boczno-tylni wiatr. Także takie nieprzyjemne warunki, niski rozbieg i trzeba było skakać naprawdę bardzo dobrze, żeby odlecieć. Trzy różne skoki, bo w każdym troszkę inna koncentracja na innych elementach. Także myślę, że najważniejsze, żeby przeanalizować te skoki i z tych elementów skleić taką wizję jednego dobrego skoku. Jest to oczywiście do zrobienia. Myślę, że najważniejsze jest to, że ten kwalifikacyjny skok był najlepszy i dało mi to rzeczywiście pewną kwalifikację i dzięki takiemu skokowi można też spać spokojnie. Ty jesteś jedynym członkiem naszej kadry, który potrafi mówić o swoich celach wynikowych, a nie tylko o dwóch równych skokach, więc zapytam cię, jakie są twoje cele wynikowe na ten ostatni miesiąc rywalizacji w Pucharze Świata? Cóż, no to prawda, nie boję się, ale też jak to się mówi, lepiej mniej mówić, więcej robić i generalnie wtedy, kiedy jest rzeczywiście bardzo dobra forma i jest świadomość tego, o co można walczyć, jest łatwiej mówić o tych celach wynikowych. Teraz jestem na troszkę innym etapie jak w zeszłym roku i ciężko mi powiedzieć, ciężko mi oczekiwać konkretnych wyników, ponieważ nie wiem, na jutro czy na niedzielę ten pomysł może się znacząco zmienić i to jest zawsze wielkie ryzyko. Może być tak, że nagle te zmiany dadzą podium i będę bardzo zadowolony, albo spowodują, że nie dostanę się do 30. To jest niestety ryzyko wpisane w ciągłe poprawianie i szukanie nowego pomysłu. Także myślę, że to, co mogę zrobić dobrego na ten miesiąc, który pozostał, to właśnie troszkę odpuścić koncentrację na konkretnych celach wynikowych, a cały czas walczyć o coraz lepsze skoki, a te coraz lepsze skoki mogą dać mi coraz lepsze miejsca, ale no, oczywistym jest, że poziom pierwszej dziesiątki to jest takie minimum, które będzie mnie satysfakcjonować. Mamy też parę konkursów drużynowych, w których po pierwsze chciałbym wystąpić, czyli skakać na tyle dobrze, żeby być w tej najlepszej czwórce i po prostu być cały czas mocną częścią drużyny, dokładać swoją cegiełkę i w konkursach drużynowych, ale także tą cegiełkę w Pucharze Narodów, bo wciąż walczymy o to, żeby być jak najwyżej i zdobywać jak najwięcej punktów.